Obiecałem Piotrowi, że zrobię ten test, bo on się upierał, że na pewno to jest w ogóle inny produkt i nie ma, jeżeli chodzi o trwałość i wykończenie, za wiele wspólnego z tymi produktami, które były wcześniej. Więc poleciało! No i tutaj od razu przeproszę Piotra, bo miał rację. 850 km przez 20 dni, co dla mnie jest wynikiem bardzo dobrym. Jeżeli chodzi o aplikację, rzeczywiście super. Na tych oponach przyciemnienie bez połysku, rewelacja. Trwałość, tak, zdecydowanie lepsza. Czy produkt jest inny niż tamte dwie wersje? Zdecydowanie tak. Kolor i zapach jest podobny, ale zapach tam czuć taki trochę gumy. I tu zdecydowanie tak. I co jest fajniejsze? Na mokro jest zajebisty. No właśnie, naprawdę. Na mokro. Taki polski trochę Geonic Express. Naprawdę. Ja jestem miło zaskoczony i tutaj przepraszam najmocniej, Piotr, że tak kurczę się uparłem, że to jest to samo. No kurde, no. No co ja poradzę? No. Tak wytestował. Tak poszło i tak wyszło. No. A tak naprawdę dopiero na Volvo właśnie, na tych oponach, które są naprawdę niewdzięczne. Wyszło co jest 5 i moim zdaniem no przeskok straszny. W ogóle dla mnie Pure Chemie teraz przeskoczyło, jeżeli chodzi o chemię, będą produkty. Zrobiło mega przeskok, naprawdę. Tutaj z tych polskich wszystkich wyjadaczy to no jest dobrze, kurde, jest dobrze. I pojawią się produkty, które naprawdę są warte uwagi. Także tutaj Piotr, jeszcze raz w swoją stronę, serdecznie Ciebie pozdrawiam. No i przepraszam, raczej przepraszam. Fajnie, że nie odpuszczałeś. I mówisz, zrób test trwałości, tak nałóż, i, bo ja się uparłem, że kurczę, pachnie tak samo, mi się nie chciało. Mówię, kurwa, znowu trzecie wydanie i jest to samo. A jednak.
a jednak jest różnica kolosalna, bym powiedział, przepaść, jeżeli chodzi o tamtych produktów. Trwałość, wykończenie i tutaj domywanie również, ale i na mokro. No bajka, naprawdę taki Gionic Express. Polski taki odpowiednik trochę Gionika, kurczę. Czy jakbym miał wybrać, chyba wybrałbym Giona ze względu na zapach, ale tutaj naprawdę daleko nie odbiega ten produkt. Także rewelacja. No dobra. Teraz już temat tego dressingu kończę. Chyba, że pojawi się czwarta wersja, to już wezmę na Audi, a ja powiedziałem Volviaka chyba, tak? Na Audi i zrobię nie tak, że kurczę, wezmę jakąś oponę z czapy i stwierdzę, no tak samo wygląda, tak samo pachnie i mi się nie chce, tylko no zrobię tak jak zawsze, zrobić rzetelnie. No, tak można powiedzieć, że troszeczkę odpuściłem ze względu, że tamte dressingi, a i ten w ogóle jeszcze jak pamiętam ten pierwszy w markecie znalazłem ten sam, no to mnie szlak trafił, więc tutaj nie chciało mi się naprawdę z tego względu, że kolejna wersja u mnie tam ulepszona, a jednak jest przeskok i to naprawdę gruby. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!